Cześć Kasia, dziś zapraszam Was na nieco inny film. Jak pewnie widzicie już po tytule, to nie będzie przepis, tylko tag. Zostałam otagowana przez Pannę Annę i przez Bożenę z kanału Renata Barańska. Także dziękuję dziewczyny za otagowanie. Linki do ich kanałów znajdziecie na dole. A teraz przechodzimy do pytań, jeżeli pies pozwoli. Pytanie, co sądzisz o popcornie? Więc ja dosyć lubię popcorn, ale nie szaleję za nim, także od czasu do czasu sobie zjem. Zwyczajnie z solą. Nie pamiętam, kiedy sama ostatni raz robiłam, choć robiłam parę razy w życiu. Pewnie ostatni raz jadłam jednak gdzieś tam w kinie. Ale żadnych takich popcornów, które są popularne w Stanach z różnymi dodatkami, nie jadłam, ale może by było warto, bo ja w sumie lubię właśnie słodkie, słone, może z jakąś czekoladą, czy z czymś by to było dobre. Numer 2. Jaka słodycz wpada najczęściej do Twojej torby lub plecaka? Do mojej torebki nie wpada żadna słodycz, bo jeżeli mam coś słodkiego, to od razu zjadam. I tak samo wygląda to u mnie w domu. Nie da się nic po prostu przechować, nie możemy mieć zapasów słodyczy, bo wszystko byśmy zjedli od razu, mój mąż jeszcze szybciej niż ja. Także nie mam w torebce żadnych słodyczy. Ulubiony batonik. Ulubiony batonik. Jest mnóstwo batoników, które lubię, ale jakbym miała wybrać jeden ulubiony, to chyba jednak muszę wybrać Milky Way Crispy Rolls. To są te takie dwie cienkie rureczki w jednym batoniku pycha. Polecam, jeżeli ktoś nie zna. Czasami jest je trudno dostać, ale w większych supermarketach powinny być. Ulubiony smak Arizona Tea, więc nie piłam Arizona Tea nigdy, ale z tego co widziałam u innych osób, które robiły ten tak, to jest jakaś taka herbatka mrożona, znaczy nie mrożona, ale jest taka na zimno owocowa, jak Lipton Ice Tea kiedyś był u nas, no i to ja takie lubiłam zawsze wrzosnieniowe, czy cytrynowe. Przepadałam kiedyś za tym. Jaką słodycz chcesz posmakować, której nie ma w Twoim kraju? I nic mi takiego nie przychodziło do głowy przez długi czas, ale z 2 czy 3 dni temu oglądałam program kulinarny o kuchni skandynawskiej i tam były takie twarde karmelki. I tak sobie pomyślałam, że może fajnie by było ich właśnie spróbować. Tym bardziej, że one miały mieć jakiś taki właśnie słonawy też posmak. Z tego co pamiętam, nie pamiętam jak się nazywały. Jakie lody najbardziej lubisz i dlaczego? Najbardziej lubię kasaty od Favora, czyli kasate, lody takie tradycyjne, w kuli sprzedawane, jest warstwa śmietankowa, owocowa i czekoladowa, można też osobno i jeszcze bakaliowa. I właśnie osobno też można kupić same bakaliowe albo same Palermo, czyli te czekoladowe. I no one są po prostu przepyszne, ale koniecznie właśnie muszą być od Favora. Nie wiem, czy one są dostępne poza Poznaniem, ale no u nas są i to są zdecydowanie najlepsze lody, które są takie tradycyjne, nie są takie w smaku bardzo kremowe, tylko takie delikatne. Dobra, co dalej? Fanta czy Pepsi? Fanta nie, przepadam za Pepsi. Chociaż nie robiłam nigdy tego testu smaku, tam cola czy Pepsi, ale wydaje mi się, że wolę cola, jak już, Coca-Colę. A Fantę lubię czasem właśnie taką zmrożoną latem. Jak byliśmy w podróży poślubnej z moim mężem, to mieliśmy fazę na Fantę i ciągle nam się chciało pić Fanty. Które skitersy wolisz, zielone czy czerwone? Tutaj nie ma dla mnie różnicy żadnej, bo skitersy to nie jest rzecz, którą ja jem pojedynczo, tylko ja biorę całą garść po prostu i zjadam i nie ma różnicy, czy są zielone czy czerwone. Lizak, który najczęściej zjadasz, to? Zjadałam, bo już nie jem lizaków od dawna. To były chupa chupsy po prostu. Chupa chupsy wiśniowe czy kolorowe lubiłam. Także chyba te. Kupujesz częściej chipsy czy paluszki? Nie kupuję paluszków. Chipsów też raczej nie. Od wielkiego dzwonu jakieś tam kupimy. Ale to muszą być jakieś takie specjalne chipsy. Lubię karbowane, ale to już dawno nie jadłam. Lubię Pringlesy, więc jak są w jakiejś promocji, to czasem kupimy. Teraz ostatnio na mecz
których Polaków sobie kupiliśmy. Także tak nie za często, no ale jak już, to raczej chyba częściej jednak te chipsy. Dobra, co tu dalej mamy, bo już się zgubiłam. To było 10, to teraz pytanie 11. Jak robisz zakupy do koszyka? Częściej wkładasz ze słodyczy, czyli pewnie co najczęściej ze słodyczy wkładam, to na pewno będzie czekolada. Częściej na pewno gorzka niż mleczna. I potem z niej coś robię. Albo jem samą, bo też lubię. McDonald's czy KFC? Jeżeli chodzi o te fast foody, to wybieram Maca, ale ze względu na lody, bo też lubię lody z Maca. Nie lubię tych polew, ale McFlurry czy w ogóle same te lody bardzo, bardzo smakują, także je lubię. I potem jeszcze mamy McWrap, czy wrap w polsku, czy hamburger. No i tutaj żadne tak naprawdę z tych rzeczy, ale jeżeli miałabym powiedzieć o domowych, czy wolę taką tortillę, czy hamburgera, to jednak chyba wygrywa taki soczysty hamburger chrupiący z wołowiną, pyszny. Okej, okay. I co dalej? Z fast foodów najczęściej zjadasz. A więc z fast foodów najczęściej zjadam pizzę, bo w sumie innych fast foodów nie jadamy, chyba że jakby mówimy o fast foodach takich przygotowanych domowo, no ale to już później się tylko robi taki no nie taki fast food, bo jest zrobiony w bardziej jakiś zdrowy sposób. Ale z takich kupnych rzeczy to pizza w pizzerii po prostu, gdzieś tam w baraku czasem zjemy. Okej. Ulubiony smak frugoto, więc na pewno frugo czarne to będzie mój ulubiony smak. Teraz dawno nie piłam, ale w dzieciństwie to zdecydowanie było coś, co po prostu jak miałam okazję wypić czarne frugo, to byłam szczęśliwa, ono chyba było dosyć drogie wtedy, ale no, jak była okazja, to bardzo przepadałam za tym smakiem. Ostatnie żelki, jakie zjadłaś? Ostatnie żelki to na pewno są jakieś kwaśne żelki, pewnie z Lidla, takie mają tam spaghetti czy coś takiego podłużne, takie właśnie miętkowe. Żelki są zielone i czerwone, także kwaśne w każdym razie. Takie zwykłe żelki nie robią na mnie większego wrażenia, szczerze mówiąc. One są, bo są, ale nie, muszą być kwaśne. To są dobre rzeczy, mocno kwaśne. I jaka piosenka kojarzy ci się ze słodyczami? Więc nic mi nie przychodziło do głowy, ale znowu oglądając inne tego typu tagi, w jednym z komentarzy widziałam, że ktoś napisał o tej piosence Golec Orkiestra i no, tam są te słodycze, typicze, słodycy, więc pewnie może to. Chociaż no, w sumie nic mi się nie kojarzy, tylko tak ktoś to napisał, więc mi zapadło w pamięć. To następne pytanie jest hitem po prostu roku. Dobierasz kolory kartonów do stylizacji? Nie no, kurczę. Jestem ciekawa, czy ktoś dobiera kolory batonów do stylizacji. Muszę przejrzeć do wszystkich filmiki, jakie są i zobaczyć, tylko poszukać odpowiedzi na to pytanie, bo takiego absurdu to już dawno nie słyszałam. Wolisz czekoladę pitną czy normalną? Bardzo lubię pitną czekoladę. Taką czekoladę na gorąco, czy nawet taką rozpuszczoną, ale już schłodzoną, albo właśnie taką gorącą, ale z dodatkiem lodów. Jest super to połączenie. No ale jak już ostatecznie miałabym wybrać, to jednak normalną wolę, tylko oczywiście musi być dobrej jakości. No i 20 pytanie to jest, kto powinien odpowiedzieć na te pytania, więc mam kilka typów i tutaj na pewno Wam zostawię listę tych kanałów. Wybiorę z tych kanałów, które z tych osób, które ja oglądam i które też mnie oglądają, żeby była szansa, że one do mnie dotrą i się dowiedzą, że są otagowane. I oczywiście zostawię w opisie też linki do kanałów tych osób. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie znać. Dziękuję też bardzo za wszystkie subskrypcje. I do zobaczenia wkrótce z jakimś nowym przepisem. Pa, pa!